Trzymajcie za nas kciuki, do zobaczenia. Chłopaki, pilnować startu, żeby nam nie spadali. Na próbę toru jedzie Bartek i Mati, nie? Ma boys! Dawać, chłopaki. Coraz lepszy. Ja uważam... W ciemno na scenie się nie pytać, co chcesz. Ja zrozumiałem tak, że dzisiaj Dominik jedziesz czwartego. A później jest już bez pytania. Dobra, okej. No ja pojadę z tego drugiego. Czy ty drugie, ty czwarty? Tak, nie będzie. No to ty a następnym razem ja sobie biorę i tyle. Dokładnie, w ciemno, nawet wtedy nie pytajcie. Tu miałem grzegę pogoda. Nie ścigłeś się. Dobre spotkanie odjechaliśmy. Fajnie, że tak dobrze aż się czuliśmy na torze. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak to będzie, bo tor był pod plandeką. Tak naprawdę został odkryty i
dopiero widzieliśmy, co jest tak naprawdę na torze, więc fajnie, że mimo, że była plandeka, to dobrze nam się jechało. Znaczy, no wiadomo, no, na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o ten wynik, no to dla nas jest to ogromna porażka, no bo chcieliśmy naprawdę, walczyliśmy jak mogliśmy, a mało tych punktów narobiliśmy i to jest jakby taki, nie wiem, czerwony sygnał, czy co to nazwać. Natomiast musimy wyciągnąć wyłącznie z tego jakieś konsekwencje i po prostu pracować, działać dalej, no nie? Iść do przodu. Dzisiaj był dobry dzień, ale tak jak już w wcześniejszych wywiadach też powtarzałem, że nadal należy bardzo mocno pracować, żeby po prostu to utrzymywać. Dziękuję.